W przedświątecznym 2K na Greenkanu mamy fajny bardzo temat dziś. Od razu Was zaproszę do Agnieszki, bo tam jest pierwsza część rozmowy. A u nas na Greenkanu będziemy rozmawiali o tym, co nas w życiu inspiruje, a dokładnie mowa o ludziach. Zapraszamy. Zapraszamy. Lubię, słuchajcie, te nasze odcinki, takie zluzowane właśnie, kiedy możemy tak, mam wrażenie, że blisko wtedy jesteśmy z Wami, jak rozmawiamy na takie tematy właśnie bardzo ludzkie. Mało tego, okazuje się, że spora ilość z Was czuje podobnie w ogóle jak my, albo że mamy podobne poglądy na niektóre sprawy. Ciekawa jestem, jak dzisiaj ten nasz odcinek ocenicie i czy też zgodzicie się z nami. Tak, u Agnieszki w pierwszej części tego tematu, a mowa o inspiracjach, co nas w życiu inspiruje, mówiłyśmy generalnie o takich aspektach ze światem związanymi. Aga opowiadała o tym, co ją inspiruje, jeśli chodzi o świat. Co wibruje, co powoduje, że ten moment jest niezwykły i chcemy, żeby było tych momentów więcej. Co to są za momenty? O tym rozmawiałyśmy. Tu gdzieś na górze będziecie mieli link, jak sobie w i klikniecie, to na końcu Wam się ten film może otworzyć. U nas na Greenkanu porozmawiamy, słuchajcie, o ludziach. Bo dla mnie, u Agnieszki też może w innym aspekcie, ale dla mnie, słuchajcie, niezwykłą inspiracją w moim życiu byli i są ludzie, a głównie kobiety, szczerze mówiąc. I nawet nie to, że kiedykolwiek miałam w życiu jakiegoś idola czy jakiś autorytet, bo tak nie było. I my kiedyś już rozmawiałyśmy na ten temat, że jakby życie nasze potoczyło się właśnie w ten sposób, że my nigdy nie miałyśmy kogoś takiego jednego, w kogo byłyśmy wpatrzone jak w obrazek. Ale ja generalnie i na Greenkanu na pewno to widzieliście, jest nawet taki dział ludzie u nas na blog portalu. Ja lubię mówić dobrze o innych i wyłuskiwać właśnie takich ludzi perełki, którzy mogą ich życie, albo ich zachowanie, albo ich talenty mogą być taką właśnie inspiracją dla nas, żeby coś na przykład w swoim życiu zmienić. I zacznę, Aga, od kobiet. Wiem, że Agnieszka też je lubi, które we mnie wzbudzają podziw, które mi imponują. Zacznę od mojej mamy. Słuchajcie, pewnie będziecie zdziwieni. My jesteśmy z mamą generalnie jak dwa azymuty. Jesteśmy tak różne, jak chyba tylko w ogóle różne mogą być kobiety. I ta relacja wcale nie jest jakaś tam super prosta przez to, jak zresztą większość relacji matki z córką, ale oczywiście bardzo się kochamy i jest jedna rzecz, którą moja mama mi bardzo imponuje w życiu, a mianowicie to, w jaki sposób ona dba o siebie, o swoją kondycję. Moja mama, która jest już babcią, słuchajcie, cyka na rowerze po 40 km, jedzie na hula hopie, robi jakieś ćwiczenia, że w ogóle mnie od samego patrzenia już wszystko boli. Przepraszam, ale czy robi to dla siebie, czy dla siebie to mężczyzny robi. Nie ma? Nie, robi to dla siebie. I to jest, słuchajcie, co? Ona chce jak najdłużej być, czy tam ten mężczyzna jest, czego nie ma, to jest nieważne. Moja mama chce być jak najdłużej w dobrej formie. I to mi niezwykle imponuje i mam ogromną nadzieję, że w jej wieku po pierwsze będę tak wyglądać. A dylasz na tym rowerku? Ja nie dylam właśnie. Nie dylam na rowerku. Coach, co się musi stać w twoim życiu, żebyś zaczęła dylać na rowerku, jak mama? Na razie się na mamę. Mamusiu, napatrzę się na ciebie, to może mi się kiedyś ten rowerek włączy i też sobie kupię. Ja dylam do roboty, słuchaj, na razie. Nie. Słuchajcie, śmichy, żarty w tej chwili. Ale naprawdę, jak patrzę na moją mamę, jak ona jest aktywna w ogóle życiowo, bo sport to jedno, ten rowerek, te hula hopy, te ćwiczenia, okej. Bardzo mi imponuje tym, że to jest, słuchajcie, takie w ogóle dbanie o siebie, powiedzmy, emerytów, ja to tak nazwę w cudzysłowie, ale generalnie ludzi po pewnym wieku, powoduje to, że ich dzieci, typu ja, moi bracia, mamy taką spokojniejszą głowę, bo widzimy po drugiej stronie fajną, zadbaną kobietę, chociaż ja o mojej mamie często myślę dziewczyna, która ma swoje życie, swoje zainteresowanie, jest czynna życiowo cały czas. Marzy mi się, słuchajcie, żeby w jej wieku właśnie tak funkcjonować. No będziemy. Żeby tak funkcjonować i jak już jesteśmy przy tej aktywności, mama, buziaki dla ciebie, ale jak jesteśmy jeszcze przy tej aktywności, są jeszcze dwie takie dziewczyny, które podziwiam też szczerze i też Ula, Helena, całuski dla was od nas, myślę, obydwoje. O, jak najbardziej, obydwoje. Ostatnio Uli słuchałam. Ach, o kim mowa, no o kim może być mowa? Ulka Dudziak, nasza ukochana i Helena Norowicz, to są dwie dziewczyny, po 70 na pewno.
Nie wiem, cudowne, piękne, w ogóle magiczne. Talent to jedno, tak? No bo o talencie Uli w ogóle tam nawet nie trzeba o tym mówić. To jest w ogóle dla mnie ewenement na scenie polskiej. Ale życiowa mądrość, co? Życiowa mądrość raz, ale Aga, energia i radość. No, patrzysz na nie dwie i po prostu co pierwsze widzisz? Radość z życia ale w ogóle. Zobaczcie, one... to nie są kobiety, którym było bardzo łatwo w życiu. One zbudowały coś, co nas inspiruje w takim bardzo trudnym momencie. One wyszły z tego obronną ręką. I dla nas, dziewczyny, to jest bardzo ważna informacja, żebyśmy starały się przeżyć te najgorsze momenty, którym wszystkim nam się zdarzają, jak najlepiej się da. To nie chodzi o to, że mamy się śmiać, zmuszać do jakiejś... Nie. Chodzi o to, że spróbować przeżyć w najlepiej, najbezpieczniejszy dla nas sposób. Tak, a jak jest już jakaś kiszka kiszek, po prostu zrobić nad tym krok i iść dalej. Iść dalej, dokładnie. I Ulka wiele razy o tym opowiadała. Przecież Ula ma w ogóle swój kanał na YouTube. Jeżeli nie wiecie o tym, to gdzieś tam na dole was zajrzyjcie, podlinkujemy. Tak. Ula, jeżeli nas oglądasz, jesteśmy twoimi fankami w ogóle z Agnieszką i cię uwielbiamy. I Ula właśnie nawet w tych odcinkach opowiadała o tym, jak było w jej małżeństwie, jak w ogóle ta droga się jej toczyła, że to wcale nie były takie łatwe momenty. I zobaczcie, po takim burzliwym, różnym życiu jest sobie dziewczyna właśnie, dziewczyna, bo to trzeba tak powiedzieć, dla której słowo starość w ogóle w moim odczuciu nie istnieje. Ja marzę o tym, żeby w wieku Ulki mieć tyle radości w sobie i takiej zgody na życie, na świat. Ale słuchajcie, ta akceptacja jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy, bo nie da się walczyć cały czas z życiem. Pewne rzeczy trzeba zaakceptować i wyciągnąć z tego no maksimum dla nas. Tak jest. I to samo Helena Norowicz. Najstarsza chyba modelka w Polsce. Przepiękna. I nie mam tu na myśli fizyczności, tylko tego, co jej wychodzi z oczu, jak ja to mówię. To ona ma w sobie taką szlachetność. Helena, jesteś niezwykle piękną, szlachetną kobietą. Mam nadzieję, że dziewczyny kiedyś... Ikoną takiej właśnie piękna, nie mamy na myśli tutaj jakby fizyczności, chociaż też oczywiście w twoim przypadku ono jest. Dla mnie te dziewczyny, moja mama właśnie, Ula, Helena, to jest taki dowód na to, że starość... jakby starość istnieje w tobie wtedy, kiedy ty na to pozwolisz. I że dla mnie stary człowiek to jest taki, któremu się już nie chce. Dopóki, słuchajcie, nam się chce, w ogóle, cokolwiek. Mamy ten błysk w oku. Tak. Pomimo kurzych łapek, które mamy obie. Chorego kręgosłupa, wkurza tam na coś. Teraz już tak na serio, dopóki nam się chce, dopóki jesteśmy aktywni i nas kręci to życie, które jest wokół nas, to właściwie nie ma w ogóle metryki dla nas tak naprawdę, nie ma tej starości. I to mnie inspiruje, jeżeli chodzi o ludzi, o życie, właśnie taki brak blokady wiekowej chyba. Tutaj ten brak blokady wiekowej. No właśnie, ten brak blokady wiekowej i ja tu cały czas będę naciskać na jeden aspekt, żeby zadbać o siebie, należy podjąć wysiłek, ale bardzo często ktoś mnie pyta o to, Jezu, skąd masz motywację? Jak i gdzie ją znaleźć? Tak? Gdzie w ogóle, gdzie jest motywacja? No właśnie, motywacja to jest to, że mi się chce, bo wiem, jak będę się czuć, jak już tam dojdę. Mimo, że na początku mi też się nie chce. Nie chce mi się ugotować zdrowego obiadu. Ryrać na tym rowerku, jak moja mama. Biec mi się nie chce, jak jest zimno i za gorąco. Ale ja wiem, jak się będę potem czuła. I warto, i trzeba pamiętać cały czas o tym, gdzie chcemy iść. I tam iść po prostu. Zakasać rękawki, powiedzieć sobie, dobra, wiem, że mi się nie chce, wszystkim się nie chce. Wszystkim babkom na całym świecie się nie chce. Jeszcze się taka nie urodziła, żeby mi się chciało. Ale wiemy, jaka jest nagroda na końcu. I o to chodzi, żeby sięgać po tą nagrodę, niezależnie od naszego wieku, wagi, sytuacji materialnej. Wyglądu. Wyciśnijmy maks z tego, co mamy na dzisiaj, a nagroda przyjdzie i to czasem niespodziewana. I myślę, że takich, słuchajcie, inspirujących ludzi, w ogóle nie wiem, czy się Aga ze mną zgodzisz, bo skoro jesteśmy przy takich babeczkach, o nich zaczęłyśmy rozmawiać w wieku naszych mam, tak to powiedzmy. Słuchajcie, mi brakuje takich kobiet w ogóle w przestrzeni publicznej. Ja wkurzona jestem, że
Ja mam wrażenie, słuchajcie, tak jak patrzę, nie oglądam telewizji, no umówmy się, no ale czasami coś tam się obejrzy, zresztą widzimy, kto jest ciągle pokazywany. Ja mam wrażenie, że społeczeństwo się ucięło na 40 plus i koniec, jakby, że tak jakby tej całej reszty nie było, jakaś szara strefa się zrobiła, typu nie ma starości, tak, nie ma starszych ludzi. Ja bym bardzo chciała oglądać w telewizji starsze osoby. Mnie starsze osoby bardzo inspirują życiowo. Szkoda mi trochę, że... Tak, we Francji, ja z kolei mam głównie francuską telewizję, czasem u znajomych oglądam polską telewizję i właśnie to jest szokujące dla mnie, że we francuskiej telewizji jest mnóstwo wspaniałych, starszych prezenterów, kobiet i mężczyzn i prowadzą topowe programy. Mają klasę, miło się ich słucha, miło ogląda. Mają doświadczenie. Mają doświadczenie, mają coś do powiedzenia. Ja mam wrażenie, że, przepraszam, że to powiem, ale że polskie media stabloidziły się, że liczy się wynik, nie wiem, gdzieś tam na Instagramie, kogoś zaprasza się ludzi, którzy coś tam dają, zasięgi i tak dalej. W ogóle nie myśli się kategoriami. Jaką wartość wnoszą. Przedstawia sobą i co ona jakby dla widzowi. I tacy ludzie jak my, no niestety. Nie oglądają telewizji. Kiedyś znajomy mnie spytała się, a czemu ty telewizji nie oglądasz? I powtórzyłam to, co mój mąż ciągle mówi. Telewizja mnie obraża intelektualnie. Takim żarcikiem, ale rzeczywiście coraz mniej tych programów jest fajnych takich, prawda? Że czujesz, że oglądasz naprawdę z wypiekami na twarz, albo że jest gdzieś temat, który cię porusza, tudzież prowadzący, prowadząca. No jest kimś, kto ci imponuje właśnie życiowo, kto cię może inspirować. I żebyście też nas źle nie zrozumieli, bo my no nie mamy nic przeciwko młodym ludziom, tak, bo też są super, ale jest, nie ma tej równowagi po prostu. Także dziewczyny, jeżeli jesteście w tym wieku 50+, działacie w internecie, właśnie macie swoje konta YouTube'owe, w ogóle jesteście aktywne, to was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Za jakieś tam 20 lat do was dołączymy. Bo my nie zamierzamy pasować i myślę, że będziemy właśnie takimi babciami na pełnej petardzie youtuberki. Śmiechem, żartem, słuchajcie, ale generalnie myślę, że dużo wokół nas jest właśnie ludzi takich inspirujących. Jeszcze jedna rzecz, Agus, no. Bo rozmawialiśmy o tych takich, no, naszych mamach w cudzysłowie, czyli takich starszych dziewczynach, ale ja jeszcze bym chciała powiedzieć o tym, że mnie inspirują ludzie, artyści. Stacey Kent na przykład. A. Mówiłam wam w pierwszej części u Agnieszki, gdzieś tutaj będziecie mieli link, na pewno też pod spodem. Mówiłam o tym, że mnie w życiu inspiruje muzyka. I na przykład taka Stacey Kent, tak sobie ją wymieniam, bo bardzo często akurat jej słucham. To jest dziewczyna, która mnie inspiruje niesamowicie. Właśnie tym, jak konsekwentnie idzie własną drogą muzyczną i nie schodzi z jakości. Znowu do jakości wracamy, jak to na Green Canu. Ale bardzo cenię takich ludzi, którzy po prostu nie patrząc na to, co się dzieje w świecie, na jakie są trendy tam na ubudubu, czy na jakieś inne właśnie trendy muzyczne, trzymają się tego, co robią, robią to cudownie od tylu lat, z ogromną klasą. I to jest właśnie też to. A u ciebie też taki jest muzyczny jakiś właśnie... Słuchajcie, ja... A czasem biegam i przyznaję się, że słucham ubudubu, ale to jest żart. Wiecie co, no do biegania to lubię taką muzykę, że tak powiem, młodzieżową, mocno rytmiczną. Natomiast i ja w ogóle z muzyką od rana do wieczora mam swoje stare hity z dzieciństwa, ze studiów, teraźniejsze, jazzy. No wszystkiego słucham, oprócz naprawdę złej muzyki, takiej to nie tykam. I gdyby nie muzyka, ja w ogóle uwielbiam momenty takie jak podróż, czyli 3 godziny jazdy, bo ja wiem, że Jezu, ale czego ja sobie posłucham? Dla mnie muzyka jest szalenie istotna i zgadzam się z tobą, że to jest inspiracja bardzo ważna w życiu osób, które lubią muzykę. Tak, i że trudno teraz tym artystom, właśnie zwłaszcza muzycznym, być wiernym sobie. Że jednak ten nacisk, tak jak już mówiłaś, jeśli chodzi o telewizję, myślę, że rynek fonograficzny dokładnie to samo jest. Że nacisk na sprzedaż, na statystyki, na to, żeby było szybko, nieważne czy dobrze, utrudnia tym takim prawdziwym artystom to, że oni są jakby wierni sobie. Także takie osoby też nas bardzo, bardzo inspirują. Te hałasy, które słyszycie w tle, to kawiarnia nasza kochana. Także mamy nadzieję, że nie utrudniły słuchania. To co chyba? A żeśmy się nagadały dzisiaj. Tak. Napiszcie, słuchajcie, kto was inspiruje. Macie takie... Jakiej muzyki słuchacie? Tak, jakiej muzyki słuchacie? Jakie kobiety, mężczyźni, jacy ludzie generalnie są ważni w waszym życiu? Może macie jakieś takie właśnie osobowości, które gdzieś powodują, że to wasze życie jest lepsze, które właśnie was też inspirują. Czekamy na te wasze opowieści. I co? Przedświątecznie już się tak pożegnamy. Ciekawe dziewczyny, co wy tam robicie przed tymi świętami. To. No. Buziaczki. Tak. I... Oglądamy następny film.
i oglądamy następny film. Tu na górze jest teraz do pierwszej części, a my na razie pa, pa, do kolejnego.